W niedzielę 4 grudnia w Parku na Dolnej Syberce odbyły się szóste Będzińskie Mikołajki. Tegoroczna zabawa przebiegała w klimacie bajkowej arktycznej przygody z udziałem Królowej Zimy, Polarnika, Traperów i oczywiście Świętego Mikołaja. Na dzieci czekały tego dnia liczne konkursy oraz zimowe konkurencje sprawnościowe. Jak co roku, dodatkową atrakcją był kiermasz ozdób świątecznych. Co wam się najbardziej podoba? Jak mieście tak patrzycie na wszystko? Mi się wszystko podoba. Mi też. Lubicie takie imprezy? Tak. Bardzo. Bardzo to jest fajnie. Zapraszamy wszystkich do śpiewania wspólnego. Wszystkie kolędy. Chodźcie teraz tutaj do mnie po nagrodę. Śpiewanie. Myśmy się dowiedziały od cioci, która mieszka w Będzinie i bawimy się świetnie. Nie ma śniegu. Jest trochę zimno, ale sam jestem zadowolony, wygrałem 2 konkursy. Podczas mikołajkowej imprezy rozstrzygnięto również konkurs plastyczny Elfy i Skrzaty, czyli pomocnicy Świętego Mikołaja. Najpierw wymyśliłam sobie projekt, tylko że nie miałam za co, ja tyle muszę to zrobić duże, więc wymyśliłam, że zrobię to takie malutkie z plasteliny. I to było tak genialne, ułożone w takim pudełeczku, takim kryształowym i wyglądała jak taka malutka fabryka Mikołaja. Bez wątpienia największym zainteresowaniem podczas niedzielnej zabawy cieszył się Święty Mikołaj zasiadający na swoim złotym tronie. Ho, ho, ho! Witam wszystkie dzieci! Przyjechałem do was bardzo z daleka i cieszę się, że was wszystkich widzę. Na pewno Mikołaj miał dzisiaj bardzo dużo pracy, prawda? Bardzo dużo! Już mnie kolana stare bolą od tych dzieci, jak siadają, ale wszystkie dzieci kocham. A wszystkie dzieci były grzeczne? Wszystkie dzieci były grzeczne i wszystkie prezenty dostały. Uczestnicy Będzińskich Mikołajek mogli też zaśpiewać na scenie wybraną kolędę. Przywieźli do Betlejem pasterze, grając kości dzieciąteczku na linie. Chwała na wysokości chwała.